Cześć Paulo z tej strony. Mamy nowego potwora w Fishing Planet. Potworny okoń dręczyciel. Nie wiem, czy to jest spowodowane aktualizacją w Fishing Planet, która zrobiła się niedawno na 3.52. To jest mało istotne. Mamy nowego potwora. Zobaczmy sobie. Hej wędkarze, gotowi na ratowanie świąt? Staw Leśni Villa jest terroryzowany przez przerażającego potwora rybnego, okrutnego okonia dręczyciela. Ten ogromny okoń bezlitośnie pożera wszystkie szczupaki na swojej drodze. No i oczywiście tutaj nam twórcy chcą dać pakiet do tego, żeby złowić tą rybę. My tego nie przyjmujemy i mamy nową misję, spójrzcie. Ale się cieszę, ryby potwory. Już sobie to ogarniemy. Ja złowiłem wszystkie ryby potwory. Fishing Planet i został nam nowy potwór dodany. Blacha z płetwy szczupaka. Zadanie. Jedź na Leśni Villa Fishery. Złów i zatrzymaj szczupak pospolity. Mniej niż pół kilograma. 5 takich szczupaków. Staw Leśni Villa jest terroryzowany przez przerażającego potwora rybnego, okrutnego okonia dręczyciela. Ten ogromny okoń bezlitośnie pożera wszystkie szczupaki na swojej drodze i wkrótce mogą zupełnie zniknąć. Ale żeby złapać potwora, będziesz musiał poświęcić jeszcze kilka szczupaków, bo ugryzie tylko, gdy użyjesz przynęty z płetwy szczupaka. Blacha z płetwy szczupaka 5 gram, haczyk 2, 0. Obserwujemy. Dobrze, i tutaj nam teraz mapka fajnie tłumaczy, co musimy zrobić. Glob. Idź do przystań rybacka Leśni Villa. Wszystkie przedtem ryby potwory były tutaj właśnie w Stanach i Kanadzie. Właśnie na tym oto kontynencie, Ameryce Północnej. A teraz się wybieramy na kontynent Europa. I proszę bardzo, mamy tutaj przystań rybacka Leśni Villa. I musimy sobie kupić oczywiście licencję, ponieważ jej nie mamy. Oni nam od razu mówią tutaj, żeby podróżować. No ale bez licencji to daleko nie zajedziemy. Zobaczmy sobie. Licencja podstawowa Czechy. Jeden dzień kosztuje tylko $150. Oczywiście to jest podstawowa. Musimy wypuścić sporo rybek. A licencja zaawansowana kosztuje na jeden dzień 300 tylko dolarów. Więc sobie kupmy. Brak ograniczeń. Zakupiłeś licencja zaawansowana Czechy. Więc to jest bardzo tania miejscóweczka, 300. Podróż kosztuje ile? Na jeden dzień 120 tylko dolarów. Zamierzasz odbyć podróż na akwen, gdzie łodzie nie mogą być używane. To tylko komunikat właśnie taki został, gdyż kupiłem sobie motorówkę. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak kupiłem motorówkę, to wbijajcie na moją playlistę z Fishing Planet. Tam znajdziecie też kilka materiałów i filmików odnośnie ryb potworów, które wyłowiłem, plus całą kompilację wszystkich ryb potworów, które były dostępne, powiedzmy, jeszcze przed tą aktualizacją Fishing Planet w jednym filmiku. Jeżeli jesteście zainteresowani, była naprawdę spora, fajna zabawa. Więc teraz co, na ryby, udajmy się, no nie wiem, może niech będzie ta miejscówka, przystań rybacka Leśni. Zobaczmy sobie, jak to wszystko będzie wyglądało. Nadal trzeba czekać na... Te ekrany ładowania są dosyć... O, nawet szybko poszło. Myślałem, że będzie dłużej. Dobrze, tutaj cały czas nam twórcy mówią, żeby coś tam kupować. No to szczupaki, z tego co ja pamiętam, na pewno gdzieś się tutaj łowi. Przywitamy się. Dawno nie grałem też w Fishing Planet. Napiszemy... Cześć wszystkim, oczywiście fajnie, że już mam to zapisane. Przytrzymaj szczupaka, no to ja z tego co wiem, szczupaka sobie będę mógł łowić. A weźmiemy sobie dwa sposoby siemka, no ciebie też siemka. Ustawimy sobie moją podpórę. A jeszcze poczekajcie, wejdźmy sobie do... menu misji. Co my tu mamy? Na razie nam tutaj nic nie mówi.
Mamy po prostu złowić 5 czupaków. Okej, 5 czupaków na ryby. Niech ja sobie przypomnę, jak się to robiło. Pewnych rzeczy się nie zapomina. Mamy podpóreczkę. No, dawaj, podejdźmy tutaj. I tak. Co ja tu mam? Jaką wędkę? Ona powinna dać radę na szczupaka. Tu tak, szczupak. Weźmy sobie małe żywce. Szybciutko zrobimy to, może się uda. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Grunt. No nie wiem, wszystko to jest typowy spontan. Rzućmy może gdzieś tutaj. 116. Nie wiem, jak tu jest nawet głęboko. Będzie. Umieścimy sobie tutaj właśnie jedną wędkę. Weźmy sobie kolejną. Weźmy sobie może taką Nero. Grunt tak samo. A dobra, weźmy, zmieńmy grunt na 61. Testujemy totalnie. Tu możemy tak zrobić, tu możemy tak, bo to są, z tego co wiadomo, szczupaczki mniej niż pół kilograma, więc nie powinno być problemu. I ja sobie wezmę jeszcze jakąś taką małą wędkę, Lucaster, nie za mocna, Night Feeder, o. I zobaczmy. Taka malutka, 5 gram haczyk 1.0, zobaczymy, jak ona będzie szła nam po wodzie. Nie sprawdzałem warunków, jakoś mnie to rybka. Te warunki, zobaczymy, jak tu będzie się nam prowadziła ta, te kopyto. Jak nie, to sobie zmienimy najwyżej na jakąś blachę wąską. Nawet nie wiem, czy to trzeba jakiegoś fidera dać, czy jakieś coś tam, czy tak uderzy ryba. Nie wiem. Zobaczymy. Gdzie te szczupaki siedzą? No gdzieś pewnie przy tych zaroślach, liliach. Nie wiem nawet, jak tu jest głęboko. Zrobimy sobie standardowo przytrzymanie. Nie wiem, czy ja nie powinienem rzucić dalej tych przynęt. Na razie cisza, nie ma żadnego brania. O, 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 właśnie. No ciekawe. Wiem, że na tych właśnie akwenach, takich jak Europa, ciężko jest łowić rybę chyba bez fidera. Kiedyś miałem z tym problemy. Nie wiem, czy to się coś zmieniło z tym, czy nie. Patrzcie, nie ma nic ochoty uderzyć na moje małe żywce. Dobra, gdzieś nam coś się nam tutaj złapało. Pewnie jakaś lilia. Nie wiem, czy będzie osiągnięcie, odrzuć. A wiecie co? Zatrzymamy, bo ja nie wiem, czy nie potrzeba mi takich właśnie pierdół do osiągnięcia kolejnego jakiegoś wyzwania tam w misjach. Będę sobie to musiał później zobaczyć. No ale dlaczego nie chce żaden szczupak uderzyć mi na tego? Nie wiem, czy akurat dobra miejscówka. Zaraz sobie zmienimy, jak co. Zmniejszymy. No patrzcie, szczupaki nie mają ochoty na... O, 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 pod koniec. Dobra. Jak ty te chcesz się bawić, a weźmy twisterka, może 7-centymetrowego. Może on będzie lepszy sposób na złowienie tego szczupaka. Rzućmy gdzieś tutaj. Jest głębiej, jest głębiej. O, już coś mi pad wibruje. Czy to będzie szczupak? Nawet nie sprawdziłem sobie, jakie to są ryby na tym akwenie. To zaraz sobie najwyżej sprawdzimy. Jakoś tutaj nie lubię łowić. Jestem tu tylko z jednego powodu, żeby właśnie złowić tego okonia, dręczyciela. I nic poza tym. No dobra, to wejdźmy sobie w ekwipunek, zobaczmy, jakie są tu rybki. No a co się stało? Chciałem zobaczyć ryby. Nie mogę? Co oni tutaj porobili, gatunki ryb? No dobra. Nie wiem dlaczego nie mogę.
Wiecie co? Przerzućmy tą wędkę. A co to jest za wędka? Phoenix? Nie, to ja takiego potwora nie chcę. No dobra, no. Przecież... Przecież ona jest za mocna, ta wędka, na tego scupacka tutaj. Tak to cesi mówią. I co tam jest, tak płytko? Tutaj? Już nie pamiętam nawet, jaki tu grunt miałem. Dobra, ustawmy tak, niech będzie. Chociaż nie! A może w ten sposób? Zobaczmy. No Titi, dawaj Titi! Nero dałem. Lucaster Majesty Night Feeder. Nie, 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 nie! Na ryby, na ryby! Pierto! Aha, super! Przynęta została zjedzona. No cudownie. Jaki to jest grunt? 115? Faktycznie może powinienem zwiększyć tutaj grunt. Wybrał się na półkilowe, półkilogramowe te, jak się to mówi, szczupaki z wędką na ileś tam kilogramów. Tam było 115. Tutaj może przerzućmy. Ewidentnie coś nie chce mi uderzyć na tę wędkę. Dajmy właśnie takie 115, tak samo grunt. Rzućmy w to samo miejsce. No ciekawe, albo dajmy... taką stóweczkę. 103. No patrzcie, patrzcie, co się wyprawia. Tam jest troszeczkę głębiej. Niech ten spławik nam właśnie... O, tak się zrobi. A my szybko do menu. Ekwipunek i na tą wędkę musimy... Gdzie ona jest? Tutaj. Night Feeder, musimy sobie dać blachę. Weźmy moją niezawodną 7 gram. O właśnie, i teraz sprawdźmy. Gram blacha. Mamy optymalne warunki do łowienia. A jeszcze nic nie złowiłem. Właśnie to jest to. Ani tu, ani tu. No ja wiem, że szczupaki mi na pewno brały na tą blachę. No ale są bardzo wybredne. Na tym łowisku. Scupacki. Dawaj, tutaj w zarośle rzucimy. Przytrzymanie zróbmy. Dobra, mamy pierwszą rybę w końcu. Co to jest za rybka? Czy to jest szczupak? No, i gitara. Pierwszy szczupak zaliczony. I to jeszcze tylko 4. No ale spójrzcie, dalej nic nie chce uderzyć mi na żywce, na małe... Tak. Małe żywce, tak? Chyba tak. Kolejny. Pięknie. Jak widzicie, przy punktach doświadczenia mam zielony trójkącik. To oznacza, że sprzęt jest w miarę dostosowany do wagi ryby. I to są właśnie punkty dodatkowe. Ten jeden dodatkowy punkt może być 2. Przez to, że jest blacha wąska bez zadziorów, też dostajemy dodatkowe punkty. Na haczykach tak samo to działa. Jak mamy bezzadziorowy haczyk, zawsze dostaniemy więcej punktów. Oto jakiś okoń. Może ja tam powinienem dalej przerzucić te wędki? Zaraz zobaczymy. Wybredne. Wybredne są ryby na tym łowisku. Jak widzicie.
No gdzie jesteś, szczupaczku? Gdzie jesteś, szczupaczku? Pamiętam, jak tu raz przyszedłem za pierwszym razem. Chyba z 1,5 godziny rzuciłem po prostu przynętę bez tego fidera. 1,5 godziny nic nie złowiłem. Ryba mi po prostu bawiła się przynętą, było dzyn, 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 dzyn. Dopiero później się kapłem, czy tam gdzieś zobaczyłem na internetach, że trzeba mieć fidera do pewnych ryb, bo inaczej nie uderzy. Nie wiem, jak to jest teraz. No ale wiem, że szczupaki właśnie brały, tylko szczupaki, ale tam jakieś inne rybki było ciężko mi naprawdę złowić. Dobra, jest. Podskoczyła tam rybka. Znowu coś mi siedzi na przynęcie. Ryba za tym płynie. O, ciekawe, czy się znudziła, czy dalej płynie. Wiecie co, żeby nie było za nudno, przerzucę może jedną wędkę. Weźmiemy Nero, bo ona jest do 6 kg. I ją troszeczkę przerzucę. A, widzicie, ona mi utknęła. Dlatego. Małe żywce. Nie, to zróbmy tak. Grunt dajmy 80 i rzućmy tutaj. Może jakąś się uda rybkę wyciągnąć. No jeszcze nie, naprawdę? Tak tam musi być płytko. A tutaj? Phoenix. No dobra, no jest potężna wędka, no co poradzę? Sprawdźmy może jeszcze mniejszy grunt. Może za duży był. Dajmy taki 50 i walnijmy gdzieś tutaj. Może gdzieś ta szczupak się tam gdzieś kryje. Może będzie zainteresowany małymi żywcami. A my sobie weźmy dalej tego night feederka. Stajmy sobie może w tym miejscu, tak jak my stali. Jak będzie branie, to nas na pewno podpórka poinformuje. No dawaj, dwa szczupaczki, trzy szczupaczki jeszcze. Oj, bardzo wybredne. Co jeszcze by szczupak zjadł? Może kanapkę? Chleb z miodem. Nie no, żartuję, przecież to jest mięsożerca. Karaś srebrzysty. Ale wybredna. No nic, łowimy do skutku. Dawaj, dawaj szybciej. Widzicie, nawet jest problem ze złowieniem 5 małych szczupaczków. Powolutku, powolutku. Może zmniejszmy sobie to prowadzenie szybko zwijania. Chciałbym, żeby cały czas przynęta szła równomiernie we wodzie. No dobra, nie chcesz w ten sposób? Macie, już znudziliście się tym, tą oto moją blachą wąską? To zobaczmy sobie nanoobrotówkę 4 gram. Źle troszeczkę, no ale dobra, zobaczmy, czy tam się jakiś szczupak ukrywa. Tutaj ewidentnie na jedynce wystarczy zwijać, bo ciężar przynęty jest taki właśnie idealny do tego zwijania i ta przynęta nam będzie szła właśnie tak jak ja chcę, w połowie. No dobra, źle rzuciłem. Gdzie mi tutaj wchodzisz w ekran? Czasami można się naprawdę wystraszyć, jak sobie spokojnie łowisz, jesteś skupiony i nagle jakiś gra ci wyjdzie w ekran ci wejdzie i po prostu się pojawi nagle. Jak w horrorze. Dobra, słoneczko wstaje, jest branie.
Czy to będzie szczupak czy okoń? Chyba szczupak, tak jest. Dobra, to jeszcze dwa szczupaki. Dawać, dawać tam, w to samo miejsce. Zaraz będę musiał zwinąć te swoje wędki na spławik, bo i tak nic z tego chyba nie będzie. Ale próbować można. Dobra, coś tam za przynętą idzie. No, straciła ryba zainteresowanie. Patrzcie, patrzcie, coś tam płynie, widzicie? Jest. Ha, ha, ha. Fajnie. Było to widać. Co to za rybka? Dobrze, jeszcze jeden. Czyli szczupaki znajdują się tutaj właśnie. I teraz tylko jeszcze jeden szczupak. Dostaniemy punkty doświadczenia, pieniążki, może i monety. Nie sprawdziłem sobie, ile monet miałem w tym momencie. Nie szkodzi. To sobie później będę montował filmik, sobie sprawdzę, ile my monet dostali. Jest coś? Aj, niepotrzebnie. Dobra, mam cię. Ale to chyba okoń. Dokładnie. Czyli jeszcze nie szczupak. Jeszcze jeden szczupaczek. Dawaj, dawaj tutaj. Ale się cieszę. Mam nadzieję, że twórcy dodadzą więcej ryb potworów teraz na Europę. Może na Amerykę Południową, przecież tam mamy Brazylię, mamy Peru i mamy... Co jeszcze mamy? Już zapomniałem jeszcze jeden. Kurde, nie przypomnę sobie chyba teraz. Boliwię. O właśnie. No ciekawe. Mają spore pole do popisu. Fajnie wrócić znowu do Fishing Planet. Po dłuższym czasie niegrania w tą grę. I sobie na relaksie połowić fajne rybki. A tam cisza jak była, tak była. Cisza z moimi właśnie przynętami. No nie chcą ewidentnie uderzyć rybki, no trudno. Zostaje nam tylko i wyłącznie metoda na spinning. No uderzysz czy nie? Czy trzeba ci zaproszenie wysłać? Ależ wybredne. No, widzieliście? Coś się pojawiło na wodzie. Pad mi zaczął wibrować, tak jakby ryba była zainteresowana moją przynętą. No, właśnie o tym mówiłem. Dobra, zmieńmy sobie na... Dajmy tą wahadłóweczkę 7 gram. Trzeba testować różne właśnie przynęty. Jak widzicie, ryba potrafi się... Znucić może jedną przynętą. Oj, nie trafiłem. Wyjdziesz czy... Dobra, jesteś. Zobaczymy, czy ta blacha właśnie nam da ostatniego szczupaczka. No dawaj, dawaj. Ale jestem niecierpliwy, no bo chciałbym już ją wyłowić.
tego ostatniego szczupaka, mieć to z głowy i zacząć polować na tego konia. No patrzcie, nic. O! Czyżby to była ryba? Nie. Dobra, rzućmy tutaj. Tak, może na wprost. Może tutaj coś siedzi. I może zwiększymy prędkość zwijania, żeby to troszeczkę było szybciej. Żeby ta ryba się może bardziej zainteresowała. Zobaczymy. 32 metry. No, opadnij sobie jeszcze troszeczkę. Tak, żeby zawsze ta przynęta była w połowie. Ja tak przynajmniej łowię. No i cisza. O, 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 coś było. Zmniejszyłem troszeczkę ściąganie. No i po zabawie. Dobra, to teraz tutaj rzućmy. Może nie tak daleko, tylko gdzieś tutaj, w tym miejscu. Ile to? 24 metry. Może w tych liliach tutaj się będzie kryło. Dobra, znowu mi pad wibruje. Dawaj ostatniego szczupaka, nie chcę konia. Okoń będzie później. Widzieliście? Ryba jest coś. Jest ryba przy przynęcie, ale już chyba się znudziła. Dobra. A 14 gram? Za ciężka. Za ciężka na tą wędkę. Możemy ją uszkodzić łatwo, a tego byśmy nie chcieli. A weźmy tą 6 gram. I rzucimy w to samo miejsce tutaj. No ale też nie może być za łatwo, prawda? Czasami na niektórych łowiskach ryby wchodzą jak szalone, a tutaj? Właśnie o tym mówiłem. Ciekawe, czy po tej aktualizacji zmieniło się, że trudniej rybę złowić, może i być tak. Dobra, zróbmy sobie ostatni rzut tą przynętą, jak nie to wracamy na tą blachę wąską. Bo ewidentnie gdzieś leży ten problem. Albo ryby mają to gdzieś i nie mają ochoty. Dwójeczka. Czy nie będzie za szybko zwijane? Nie, za szybko. Zbyt mi szarpie to. Niech będzie w ten sposób. Nie, no przecież to jest jakiś żart. Co one poszły spać? Nie chcecie w ten sposób? No to blacha wąska z powrotem. 7 gram. Panie, gdzieś mi to pan tutaj przyczepił do mojego tego, co? Zobaczmy teraz może z tej perspektywy. No jednego szczupaka mi brakuje. Panie. Gdzie te szczupaki? Ile mamy w siatce ryb? Dopiero ile to jest? 2 kg. Nie.
Nie, nic, cisza. Dobra, wodna lilia. Nie potrzebujemy jej. Wracamy z powrotem na to miejscowe. Pod tym kątem. No chodź tutaj, szczupaczku. Nie wiem, czy dobrze robiłem, że zmieniałem tak przynęty. Mogłem cały czas używać jednej. Nic. Nic się nie dzieje. Dobra, zróbmy coś szalonego. Ja jestem w tym miejscu. Pójdźmy tutaj. Ja wiem, że zostawiłem tam swój zestaw. Nie szkodzi. Nie szkodzi. Ja się po niego później wrócę. Rzućmy tutaj. Żeby nie było tak nudno. I zobaczymy, czy tu jakiś szczupak siedzi. Dawaj, w ten sposób. Może akurat tu się nam jakiś trafi. Przecież te ryby siedzą w całej tutaj tym jeziorze, czy tam stawie. No chyba, że one tylko siedzą przy tych właśnie wodorostach. Tam zaraz sobie jeszcze najwyżej pójdziemy do przodu i zobaczymy. No nie, nie, nie. No dobra, tutaj. Może gdzieś tutaj będą siedzieć. Czterdzieści 2 metry. Tylko żeby mi ten gracz nie podpieprzył mojej podpórki z wędkami. No cisza, cisza, nic się nie dzieje. O, coś było. Aj ty. Tak chcesz ze mną pogrywać? Dawać tutaj. Maksymalnie. No jest, po prostu jest. W końcu. Mam nadzieję, że to jest ten szczupak. Dobra, spokojnie, tylko żebym teraz nie zepsuł. Tak, mam cię. Proszę bardzo, udało się. Świetna robota, zdobyłeś przynętę z płetwy szczupaka i jesteś teraz gotowy zapolować na okonia dręczyciela. Ja też się cieszę. Wejdźmy sobie do menu. I co tu mamy? Czas wyciągnąć najmocniejszy sprzęt i pokonać zadziornego okonia dręczyciela, aby ocalić cały ekosystem tego uroczego małego stawu. Tego potwora trudno znaleźć, więc koniecznie zajrzyj do najbardziej odległych miejsc stawu. Obserwujemy misję. Wyposaż błyskę z płetwy szczupaka. Złów rybę potwora. No to dobra. Teraz tak, jaką wędkę? Ta jest 4,5 kg. Nic tam nie pisze o wadze, prawda? Niech ja sobie sprawdzę, jaki tutaj sprzęt. Czy on wytrzyma 4,5 kg? 10,5. Może wezmę Luke Castera? Nie, dobra, wiecie co? Zaryzykuję. Zaryzykuję i wezmę sobie właśnie tą wędkę, którą miałem.
Tylko gdzie jest mój... Powiedzcie, że moja blacha jest tutaj. Tutaj jest. Faktycznie optymalna waga. Dobra, na ryby wracamy po moją podpórę. Ale szybciej idź. Tutaj właśnie najdalsze zakątki stawu, tak jak mam to rozumieć. Pod trójkątem była mapa? A ja jestem gdzie? Tutaj, tak? Jako gracz. No dobra, ale ja chcę sobie wziąć najpierw mój sprzęt, spokojnie. Bo on pewnie tutaj czeka na mnie. A nie! Nie ma go! Gdzie on jest? Gdzie jest mój sprzęt? Podpórka jest. Czyli co, patrzcie, ja robiąc teraz szybką podróż, odzyskałem mój sprzęt. Bardzo fajnie. Bardzo fajnie, dobra. Tak jest, tutaj mamy Nero. Najbardziej oddalone. Nie wiem, czyli może gdzieś tutaj. Night Feeder. Gdzie jest mój Night Feeder? Czekajcie, podpóra jest, podpórka jest, Night Feeder, fajnie. No to here we go again, proszę państwa, rzućmy gdzieś tutaj. Kolejna nowa blacha zdobyta, aż mam 5, to przynajmniej tyle, bo czasami potrafią dać jedną. I się później z tego robi problem, jak się straci, tak jak miałem problem ze... Z jedną rybą potworem, chyba szczupak golem, co dwa razy straciłem przynętę. I musiałem go wyławiać jeszcze raz. Czy tam robić misję. A ja powinienem chyba zwijać tą przynętę na jedynce. To jest tylko 5 gramów. Nie wiem, rzućmy gdzieś może tutaj. Zobaczymy. Gdzie ten potwór się ukrywa? Okoń, dręczyciel. Nie, to musi być ewidentnie dwójeczka zwijania. I powolutku, spokojnie teraz. Potworny okoń, dręczyciel. Gdzie on się ukrywa? Nic nie pisze o warunkach, nic nie pisze o wadze potwora. Więc to jest wszystko teraz metoda prób i błędów. Może gdzieś, nie wiem, tutaj? Padł mi wybrował. Jakie zainteresowanie przynętą było. Ale tylko chwilowe. No to skoro mi coś tam wibrowało, to rzućmy jeszcze raz w tym samym miejscu, prawda? Gdzieś może tutaj. Ale mi się to podoba, naprawdę sprawia to naprawdę ogromną frajdę jak dla mnie. Łowienie ryb i testowanie co, gdzie siedzi, gdzie się ukrywa, jak to złapać. Jak nie będzie w tym miejscu, to może udamy się na drugą stronę, zaraz zobaczymy. Brak zainteresowania, nic się nie działo, to jeszcze raz może rzućmy tutaj, te krzaki tu, maksymalnie tam. O, właśnie tak niech nam przynęta idzie. Może dwójeczkę troszeczkę, żeby była szybciej to szło.
Jest branie. Proszę Państwa, czyżby to był potwór? Na to wygląda coś cięższego. Czyli tam się ukrywał. Czy ja mogę sobie zwiększyć? No mogę. No i co, to już jestem potwór? Zaraz sprawdzimy. No tak, oczywiście. Proszę bardzo. Nowy rekord osobisty. Potwór okoń dręczyciel. 2 kg 779 gramów. 297 tylko dolarów i 221 punktów doświadczenia. Wow. I tylko tyle? Zobaczmy sobie, jak ta bestia wygląda. O, ciekawe. Muszę się nauczyć operować tą kamerą. O. Którym się to przesuwało? Tak, w ten sposób. Pokażcie tego. Ładne, ładna rybka. To zatrzymujemy ją, prawda? Fajnie, fajnie. Kolejny potwór na moim koncie. Proszę bardzo, 920 punktów doświadczenia, 1945 dolarów, dwie monety. Gratulacje, gratulujemy, udało ci się złowić potwora. Oto twoje nagrody. Wow. Gratki. Fajnie. I właśnie tak to wygląda. Wejdźmy sobie teraz do menu. Zobaczmy. Ekwipunek. Ile mam? 554 dolary. A tutaj specjalne. Zobaczmy sobie. No chciałbym wejść tutaj przecież. Co jest grane? Czy nie mogę na łowisku wejść? Tutaj jest. I zobaczmy nasze trofeum. Czy my dostali? Jest. Tutaj bla 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 bla. I tak to wygląda. Fajnie. Fajnie. Zaliczone wszystko. Zobaczmy, czy mamy nowe zadania. Nie mamy już potworów. Szkoda. Mam nadzieję, że dodadzą twórcy nowe potworki. Na tym oto łowisku. Znaczy ogólnie w Fishing Planet. Więc tak to właśnie wygląda. No to co? Zostało mi nic innego, jak z wami się pożegnać. Widzimy się w kolejnych materiałach. Dzięki za oglądanie. Cześć!